Pierwszą wiadomością dnia jest śmierć Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty, przeciwnika Władimira Putina, skazanego na ponad 30 lat więzienia właśnie za sprzeciwianie się temu totalitarnemu reżimowi. W Warszawie przed ambasadą Rosji jest nasz reporter Michał Jelonek. Michale, witaj. Dzień dobry. Jak widzimy, dotarł tutaj, dotarł do ciebie również pan były marszałek senior Sejmu Rzeczpospolitej, były minister, poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz, więc przekazuję głos do Michała Jelonka. Dzisiaj wiadomość dnia, nie żyje Aleksiej Nawalny, opozycjonista, lider antykremlowski, który nie bał się głosić prawdy, który nie bał się występować przeciwko Władimirowi Putinowi. Ze mną Antoni Macierewicz, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się. No, nie jest dobry dzień. Nie jest dobry dzień, dlatego że witamy państwa, dlatego że mamy świadomość, iż jest pytanie, jak doszło do tej śmierci. Dlatego, że już kilka lat temu było jasne, że on jest atakowany i że jest przygotowywane jego zamordowanie. Lekarze niemieccy zdefiniowali, iż rzeczywiście była próba tego morderstwa kilka lat temu rozpoczęta, zrealizowana, więc nie można wykluczyć, że przyczyną śmierci było działanie polityczne. Ja nie twierdzę, że tak było, bo nie mamy żadnego materiału dowodowego, ale nie ma wątpliwości, że był człowiekiem dla Putina groźnym. A jego śmierć dzisiaj świadczy o tym, iż Putin ma świadomość, że opozycja w Federacji Rosyjskiej rośnie, że opozycja jest dla niego zagrożeniem. I stąd śmierć Nawalnego, który był jednym z tych polityków, którzy mieli największą szansę wyeliminować Putina. Tym bardziej, że w Rosji zbliżają się wybory. Osłabienie tak znaczne pewnego ruchu, który ma na celu zmiany, no, podjęcie taką próbę dzisiaj rzuca też światło na stałą sytuację. No w każdym razie to jest właśnie sytuacja, która każe ze względu na przeszłość i na to zagrożenie życia kilka lat temu, które było próbą morderstwa, trzeba mieć świadomość, że to mogło właśnie być tego typu działanie. Powtarzam, ze względu na dużą wewnętrzną różnicę i spór w Rosji i ze względu na wybory, których Putin się po prostu boi, iż jego możliwości będą coraz mniejsze. No i że może nawet nie wiem, czy przegrać, ale że musiałby doprowadzić do sfałszowania tych wyborów, żeby kontynuować władzę. To panie ministrze, co dalej po śmierci Aleksieja Nawalnego? Jak pan widzi ten rozwój, bieg wydarzeń w Rosji? Trudno jest do końca sformułować definicję, dlatego, bo to przede wszystkim zależy od wsparcia Zachodu dla Ukrainy. Przede wszystkim zależy od tego, czy, tak jak słusznie mówi prezydent Trump, jak najszybciej doprowadzi się do wyeliminowania Rosji z terenu Ukrainy. Jak najszybciej doprowadzi się do zakończenia tej wojny i uratowania bezpieczeństwa, ale też suwerenności Ukrainy, bo to jest podstawowym interesem nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego zachodniego świata. Tylko w ten sposób zablokuje się agresję rosyjską przeciwko Rosji i tylko przeciwko światu niepodległościowemu, wolnemu. I tylko w ten sposób doprowadzi się do wewnętrznych zmian w Federacji Rosyjskiej. Mamy przecież świadomość, że społeczność rosyjska jest zupełnie inna niż demokratyczne społeczności świata zachodniego, ale ciągle elementy demokratyczne w społeczności rosyjskiej istnieją. Są zresztą także ich przedstawiciele w Polsce i demonstrują swój sprzeciw wobec Putina. Dlatego śmierć Nawalnego jest świadectwem strachu Putina.
potrzeba też pełnego solidaryzmu w państwach demokratycznych, wolnego świata, świata Zachodu, nie tylko Stanów Zjednoczonych, które mają żywotny interes, ale również krajów Unii Europejskiej. Ja bym powiedział tak, tak rzeczywiście jest, jak pan mówi, ale naiwność albo po prostu polityczne uwarunkowania, które sprawiają, że pan Donald Tusk łączy się teraz z Niemcami, a dąży do tego, żeby uzależnić polską gospodarkę, zwłaszcza produkcję zbrojeniową, od produkcji niemieckiej, od wojska niemieckiego. To jest działanie, które może doprowadzić do podporządkowania się w istocie Rosji, dlatego że Niemcy w żaden sposób już od lat nie działają przeciwko Rosji. Odwrotnie, cała ich polityka przez dziesiątki ostatnich lat była polityką prorosyjską, była polityką nakierowaną na budowę sojuszu z Rosją. Jedynym państwem, które gwarantuje walkę z Rosją i gwarantuje bezpieczeństwo Europy, ale przede wszystkim Polski i Europy Środkowej, to są Stany Zjednoczone, to jest Korea, to jest właśnie ten układ międzynarodowy, który budują Stany Zjednoczone. Unia Europejska nie daje nam żadnej gwarancji. Odwrotnie, działanie, jakie jest realizowane przez ostatnie dwa lata, to jest działanie, które sprawia, że Ukraina jest w stanie walczyć, ale nie jest w stanie wygrać. No właśnie, bo to jest bardzo istotna kwestia, kwestia dotycząca bezpieczeństwa Ukrainy, bezpieczeństwa także państwa polskiego. Chciałem zapytać o te deklaracje Donalda Tuska o gotowości do pełnej współpracy. Donald Tusk mówił także w Berlinie i w Paryżu o tym, że potrzeba jest, by Unia Europejska była także oprócz gospodarczo czy ekonomicznie hegemonem, również w kwestii bezpieczeństwa militarnego. Czy te zapowiedzi to są zapowiedzi utworzenia europejskiej wspólnej armii? Co z takich wypowiedzi wynika? To w istocie są zapowiedzi uzależnienia Polski od Niemiec. Taka jest prawda. Ja chcę przypomnieć, że w roku 2014 obecni politycy Platformy Obywatelskiej podpisali koncepcję współpracy właśnie między innymi z niemiecką strukturą produkcyjną, jeśli chodzi o armię, uzależniającą i przekazującą polskie firmy produkcyjne właśnie tamtym firmom, sprawiające, że Polska by była pozbawiona możliwości produkcji własnego sprzętu wojskowego. To była rzecz szokująca, która po dzień dzisiejszy niestety jest ukrywana przez Platformę Obywatelską. Ten dokument został przeze mnie przekazany szefowi Komisji Obrony Narodowej i mam nadzieję, że z niego zostaną wyciągnięte konsekwencje nie tylko diagnozy politycznej, ale także konsekwencje prawne. Donald Tusk działa na rzecz Niemiec i działa na rzecz Rosji. Skandalicznym była decyzja, która broniła pana Putina w związku ze zbrodnią smoleńską. Stwierdzenie, że raportem właściwym jest raport Millera, jest poparciem właśnie pana Putina, jest sprawieniem, że decyduje się, że to Polacy są winni zbrodni smoleńskiej, polscy piloci, a nie Rosjanie i nie Putin. To jest gest otwarcia działania na rzecz działania wspólnie z panem Putinem. Donald Tusk deklaruje współpracę z Niemcami i współpracę z Rosjanami. Ja dopytywałem ministra Sikorskiego w kwestii oddawania pola działania innym stolicom. Na przykładzie zbrodni smoleńskiej zarzucił mi szef dyplomacji, że kłamie, że polskie władze wówczas w 2010 roku nie oddały prowadzenia śledztwa Rosjanom.
pan Sikorski jest popularnym kłamcą, jest powszechnym kłamcą. Trzeba być bezczelnym, żeby tak oszukiwać opinię publiczną w sytuacji, w której prawdą jest to, co pan powiedział. Uznanie tak zwanej konwencji chicagowskiej oznaczało przekazanie całego materiału dowodowego oraz całego działania na rzecz wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej Rosjanom i oznaczało, że się będzie Rosjanom podporządkowano. I tak właśnie zrobiło. Co więcej, tenże człowiek, pan Sikorski, miesiąc temu odebrał z materiał, który przekazaliśmy, aby został oskarżony pan Putin i Federacja Rosyjska za zbrodnię smoleńską z sądu, z Trybunału Praw Człowieka Unii Europejskiej. To jest materiał, który został przygotowany przez jednego z najwybitniejszych brytyjskich prawników, pana Bena Emersona, który prowadzi proces w sprawie zbrodni MH17, a więc prowadzi proces przeciwko Rosji w związku z tamtą katastrofą i chce prowadzić także proces w sprawie zbrodni smoleńskiej, a Sikorski wycofał jego skargę, którą przygotowaliśmy, żeby była prowadzona przez właśnie stronę Unii Europejskiej. Widzimy jego. To oznacza, że pan Sikorski zdecydował się wycofać kluczowy punkt tej skargi. A kluczowym pierwszym punktem jest, że Rosjanie mają obowiązek zwrócić Polsce wrak samolotu i wszystkie materiały dowodowe. Co to oznacza? To oznacza, że Sikorski wycofuje się z podstawowego interesu narodu polskiego, żebyśmy odzyskali to, co Rosjanie bezprawnie przetrzymują, ponieważ Sikorski działa w ten sposób na rzecz Putina, na rzecz Rosji, na rzecz ukrywania odpowiedzialności rosyjskiej za zamordowanie polskiego prezydenta. To jest działanie, które dla Rosji jest niesłychanie istotne i przedstawiciel Federacji Rosyjskiej podziękował Sikorskiemu za to, co on robi i powiedział, że oczekuje dalszych tego samego sposobu, tego samego kierunku działań ze strony pana Donalda Tuska i pana Sikorskiego. Myślę, że oni są na to gotowi. Bardzo dziękuję. Antoni Macierewicz był razem z nami. Szanowni Państwo, oddajemy głos do studia.